Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl, a to kolejny odcinek z Zagrajmy w Ultimate Team i kolejne otwieranie paczek. Takie drobne, bo mi się nazbierało jakiś paczek podarunkowych, które EA rozdawało przed wypuszczeniem pierwszych Team of the Season. Nie są to jakieś wybitne paczki, ale zawsze coś. Zacznijmy sobie od brązowej paczki zwykłej, której na pewno trafi się jakiś brązowy piłkarz. To jest Chelsea, Collins, o proszę. Z Chelsea to pewnie coś może być wart. Jakiś Tommy, jakiś Ikenna, jakieś tutaj kontrakty, które mogę sprzedać. Jakiś herb jeden, herb drugi, znaczy strój, stadion, strój Exeteru. To sobie wyślę do klubu, bo to mi się może przydać. Piłkarze. Brązowa paczka podarunkowa będzie teraz następna. Toriyama. Jakiś chilijski piłkarz. Tego trening tempo. To wszystko mogę sprzedać. Piłkarza sobie zatrzymam, bo mi się tu może do jakiegoś SBC przyda. Srebrna paczka podarunkowa. Angielski środkowy obrońca. Kontrakty, podania, o i piłka. Złota piłka mi się trafiła w srebrnej paczce. To jest. Mogliby dać jakiegoś piłkarza złotego albo jakiś Team of the Season. Nie? Kolejna srebrna paczka podarunkowa. Co my tu w niej mamy? O, z PSV piłkarza. Bramkarza. Kontrakty wyprzedam. Siał, dobra. I jeszcze jedna paczka srebrna podarunkowa. Lewy obrońca. Kontrakty. Stadion. O, strój z kerlogiem Carrefoura. Teraz sobie zatrzymam, bo jest fajny. Co my tu dalej będziemy mieć? Dumbia. Tylko srebrny Dumbia. Ale 82 tempa ma. Co to za, on jest z Mali, ale jaka to jest Premier Liga? Stadion można sprzedać. Kontrakt też można sprzedać. No i ostatnia złota paczka podarunkowa. I to może być Team of the Season, ale nie ma flary. I zwykły środkowy. Jemerson za AS Monaco. I stroje Palermo. Złoty kontrakt akurat sobie zostawię. Brązowe paczki, srebrne paczki i złote paczki. Jest za 15 teraz i za 20. Ale na razie nic nie otwieram więcej. Dobra, no cóż, z tego otwierania mini, takiego otwierania paczek to wszystko. Ja dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i cześć, pa pa!